W dzisiejszym odcinku, moi kochani, w grze Stumble Guys staniemy się niewidzialni, ponieważ w nowej becie 0.55 do gry została dodana nowa emotka niewidzialności i w dzisiejszym odcinku sobie ją przetestujemy. Sprawdzimy, czy będąc niewidzialnym możemy przeskoczyć przez kolce. Do gry została też dodana nowa mapa Scaffold Stumble, więc dzisiaj sobie ją przetestujemy. Na końcu sprawdzimy, czy nasz samochód też stanie się niewidzialny oraz zagramy sobie nowymi mitycznymi skinami, które zostały dodane do gry. Ale zanim zaczniemy, dodajmy do znajomych jedną osobę, która wygrała w poprzednim odcinku. A zwycięzcą jest Magister 2, szukaj, jest taki gościu, zapraszamy i witam w rodzince. Jeżeli też chciałbyś zostać dodany do moich prywatnych znajomych oraz zgarnąć przy okazji 250 gemów, pisz kod FAREL do sklepu w grze Stumble Guys. A żeby to zrobić, wystarczy wejść w sklep i na samym końcu sklepu kliknąć zakładkę wesprzyj twórcę, następnie wpisać kod FAREL przez 2L i zaakceptować. Pochwal się też jeszcze w komentarzu swoim nickiem z gry Stumble Guys, żebym wiedział, jak nazywa się szczęśliwy zwycięzca. Jesteśmy oficjalnie już na koncie wersji beta 0.55 i moi kochani, ta aktualizacja będzie naprawdę gruba. Dlaczego gruba? Ponieważ do gry zostało dodanych masę nowych skinów oraz nowa kozacka emotka, dzięki której możemy znikać. Ale zanim znikniemy, no to moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcielibyście mieć taką emotkę w swojej szafce znikania. Ja, moi drodzy, teraz sobie sprawdzę, co my tutaj mamy nowego w szafce. A mamy na pewno dużo nowości. Na przykład mamy takiego banana. Takiego boksermana, który lata w powietrzu. Takiego silver skeletona, który lata na desce a la silver surfer. Mamy też skin Negatona Smash Glow. Wow, ale zbajerowany skin. Mamy też takiego deadpacka. Deadpack. Bardzo fajny skin, podoba mi się. I zobaczcie na to, GOAT! Czyli to jest skin idealny dla mnie. I oczywiście ubieramy go. Do następnych skinów przejdziemy potem. Wybieramy i od razu wejdźmy sobie jeszcze w emotki. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy coś nowego zostało dodane? Mamy takie zwykłe emoteczki. Z tych jakichś tańców raczej nie będziemy nic patrzeli. Zobaczmy sobie tylko to na przykład. Okej. Kulę ziemską na plecach noszę. Tego nie widziałem. Tutaj mamy co? Wow. Pioruny Zeusa. Tutaj mamy co? Take the L-ka, łap L-kę. Zarąbiste. Mamy też tutaj lamę, która drze się coś przez megafon, bo z przodu ma... Czy to jest cała paleta forsy? Tak. Dobre. Mamy też tutaj lewitację, ale to chyba już było. Tutaj mamy jeszcze... Tak, to z Mr. Beasta. Tutaj mamy też ten pistolet na hajsik. I tutaj mamy co? A, lasery. Fajne. To mi się podoba. No i oczywiście, co najważniejsze, musimy, moi drodzy, wziąć emotkę wyjątkową niewidzialności. Zobaczcie. Jestem i mnie nie ma. Dobre. Oczywiście to sobie zagrajmy ten nowy tryb. Wyczyść wszystkie, scaffold, stumble, akceptuj. I wybierzmy sobie jeszcze jakąś inną misję. Bot Basha i do tego Lava Land. Jedziemy. Okej, wygląda to nieźle. Okej, scaffold, stumble. Scaffold to znaczy rusztowanie. Czyli co? Ja będę się strzelał i latał po rusztowaniach? Okej, mamy jakiegoś oponenta od razu. Ej. O co chodzi w tym trybie? Jestem numerem 1 niby. Ala, u góry mam fragi i mam też jakieś zmiany. Nie wiem, o co chodzi z tymi zmianami, zaraz zobaczymy. Pewnie się dowiemy, o co chodzi. Będę leżał, będę bity, będę płakał, widzowie. Weźmy sobie to. Mam jakąś pompę nową, co to jest? Okej. To nas tak odbija teraz. Powiem wam szczerze, że ta fizyka w Stumble Guys strzelania jest strasznie słabiutka. Denerwuje mnie to. Na telefonie zdecydowanie lepiej się w to gra. I ja zdecydowanie nie wiem, gdzie jestem i o co tu chodzi. Mamy odbijacz, który działa okej, normalnie. Przez chwilę myślałem, że będzie działał źle, że jakoś źle wybija. Zwiedźmy sobie mapę. Zobaczmy, co się dzieje. 309 sekund do końca? O co tutaj chodzi? To jest naprawdę sporo czasu. Dobra, postarajmy się tutaj tego zająca jakoś uwalić z daleka. Dobra, mój frag! No, zabrał mi fraga, nie wytrzymam zaraz. Ale to nie o to chodzi. Mamy też tutaj bronie, które się zmieniają. I co dalej? Co dalej? Tutaj można wejść. Patrzcie, tutaj mamy jakieś 36 dart. O co chodzi? Przejdźmy się tam może i zobaczmy. Nie będę tutaj się za mocno skupiał nad tymi graczami, bo widzę, że tutaj nie jest ważne to, czy my zginiemy. Tylko ważne jest to, ile zrobimy fragów chyba w tym meczu. Okej, bo to jest Uzi. Zarąbista broń. Ta mi się przyda na pewno. Jest ciekawsza od tamtej. Mój frag! Dobra, mam go, już jestem na 19 miejscu. Dobra, postrzelajmy się trochę. I sprawdźmy, która broń faktycznie tutaj jest najlepsza. Ej, ktoś do mnie lufuje z daleka. Wizard. Mój. Nie, to mój frag, będzie został go. Okej. Leżę. No i nie dowiedzieliśmy się. Aha,
Zrespiłem się w dosyć podobnym miejscu, więc jest git. Przeskoczmy tutaj. Czy to będzie jakiś nowy event z nerfami? Chyba tak. Dobra, ta mapa jest, powiem wam, troszeczkę dziwna. O, tak! Jest moja ulubiona broń, czyli Warden. To na blisko będzie robiło rozróbę pewnie. No, mój frag! Mój! Dobra, leży. Przeładujmy. Okej. No dobra, ta broń zdecydowanie jest najlepsza, ale czy będę ją miał od razu, jak się zrespię? Nie. Dobrze. Słuchajcie, olejmy na chwileczkę oponentów. Postarajmy się wejść wysoko. O kurczę, to jest taki wir, który nas wciąga? Wow! Gdzie on mnie wciągnął? Jeszcze raz, chcę wyżej. Ja chcę wyżej. Czy ja mogę na przykład wskoczyć na ten filar? Poczekajcie. Hop. Okej, przeskoczyłem. XD, jeszcze raz. Tutaj, dobra. Hop, hop, hop. Dobra, jestem. Da się na przykład wskoczyć tam na górę i kampić. Jeszcze raz sprawdźmy. Ta ściana jest... Spoko, patrzcie. Tu sobie stajesz i walisz oponenta w czosnek z góry. Tylko, że musisz mieć jakąś lepszą broń. Szybszą. Trafię go w locie, uwaga. Bum! Dostał! Ale pięknie! Okej, ale też trzeba uważać, bo... boty cię widzą, nie? Co mogę powiedzieć o tej mapie? Na samym początku wydawała mi się słaba, teraz troszeczkę bardziej do mnie przemawia. Ma dużo bajerów, tutaj jak wpadnę, to ginę. Okej, to jest lawa. Okej, teraz może co? Przydałoby się ocenić tą mapę. Moi drodzy, ja oceniam tą mapę na 5 na 10. No jakaś super ona nie jest. Jest to taka wielka arena, gdzie będziemy się tylko i wyłącznie strzelali. I ta rozgrywka będzie trwała 300 sekund. To naprawdę jest sporo, więc nie wiem, czy co niektórym zależy na tym, żeby długo się strzelać z broniami z nerfa w grze Stumble Guys. Ja generalnie ten tryb zawsze unikałem, bo nie był dla mnie on jakiś super spektakularny. No ale mogę się mylić. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie nerfa, czy nie lubicie. Możecie napisać wprost. Nerf spoko, nerf do bana. No coś krótkiego, bo jestem ciekawy, ile osób lubi ten tryb, a ile nie. No, ja wam powiem tak. Postarajmy się jeszcze przez te 68 sekund zrobić jak najwięcej fragów i zająć jak najwyższe miejsce. Generalnie denerwujące jest to, że tutaj wszystkie postacie widać, gdzie one są, za każdą ścianą. Aha, to jest lawa, fajnie wiedzieć. Jestem troszeczkę rozczarowany tym trybem. No, myślałem, że będzie jakaś nowa broń. No, to by było fajno, nie? A tak to jest tylko taki crash pad, który nas wybija i on nic nie wnosi do gierki. Dobra, ale musimy zająć wyższe miejsce, żeby zakwalifikować się dalej. Dobra, to powalczmy trochę jeszcze. Bomba, bomba, bomba. No i moi kochani, jeżeli nie wiecie, to... z Szakiem reaktywujemy jego kanał i tam wspólnie nagrywamy Roblox Daily, jest u Szaka, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału Szaka, możesz byczku wskoczyć do niego, dać mu suba. Mega śmieszne odcinki tam nagrywamy. Co jakiś czas też do siebie wrzucam Roblox, bo ostatnio w Robloxie naprawdę fajne tryby zaczęły powstawać. Więc polecam każdemu, jak ktoś jeszcze nie grał, możecie sobie zagrać na przykład w Dorsy albo jakąś inną zwariowaną gierkę. Naprawdę jest fan. Czy przeszliśmy do następnej rundy? Oczywiście, że tak. Goatsy zawsze przechodzą do następnej rundy. Jestem ciekawy, czy ta złota lama Goata będzie dostępna dla każdego, czy tylko na przykład dla osób, które mają przy niku Goats. No to będzie ciekawe. No i dobra. W końcu sprawdzimy, moi drodzy, tą niewidzialną emotkę, bo w tamtym trybie średnio z tymi emotkami. Hop i uwaga. 3, 2, 1, znikamy! Okej, czyli kolce nas widzą. Nie jesteśmy niewidzialni, podbijają nas. No dobra, lipa. A myślałem, że będzie można tutaj na przykład troszeczkę oszukać. Okej, znikamy, hop. Jestem niewidzialny, hop. I co to ma na celu? Taka niewidzialność. Już wam, moi kochani, mówię. Może w tym trybie nie do końca będzie to jasne i użyteczna ta emotka. Dajmy sobie jeszcze jakąś inną, na przykład laserki. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Fajny taniec. Tutaj mamy kulę ziemską na plecach. No i Zeus pioruny. Bum, bum, bum. W tym trybie może się to nie sprawdzić, ale na przykład emotka niewidzialności może się sprawdzić w takim trybie jak Block Dash. Albo na przykład Lava Land. Tam można się nagle schować, chłop nie wie, gdzie jesteś, i nagle mu dawać bombę w czosnek i wtedy spada z mapy. No, będzie to na pewno ciekawe, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Ja będę chciał na pewno od razu kupić tą emotkę, jeżeli wyjdzie wraz z nową aktualizacją. I od razu nagrywamy odcinek z trollowania graczy nową emotką niewidzialności. Dobrze, wybierzmy sobie teraz troszeczkę innego skinka i za chwileczkę sprawdzimy, czy jeżeli znikniemy, boty nas widzą. I czy faktycznie możemy dzięki temu mieć przewagę nad innymi graczami. I zagramy sobie teraz na przykład tym śmiesznym śmietnikiem płonącym. Dobry skin, mega fajny.
Można zmienić nim na przykład kolor śmieci? Nie da się. A szkoda. No dobrze, moi drodzy, lecimy, testujemy nową niewidzialną emotkę. Sprawdźmy, sprawdźmy, to jestem mega ciekawy. Jak wygląda znikający śmietnik? Znikam! Boom! Ha! Faktycznie, nie widać mnie. Okej, okay. I mogę na przykład teraz chłopa bombardować od razu, dobra, ale sprawdźmy tak. Czy jeżeli użyję emotki, tak, mam cooldown i też po prawej stronie na pasku pokazuje się, jak długo jestem niewidzialny. Nie, myślałem, czekajcie. Ile sekund jest niewidzialny? Raz, dwa, trzy, cztery. 4 sekundy około jestem niewidzialny. No dobra, myślałem, że jak użyję niewidzialności, to ten zegarek, który tam się wczytuje, to pokazuje mi, jak długo jestem niewidzialny. Ale widzę, że to po prostu jest jakby moje zmęczenie, kiedy kolejny raz mogę użyć tej emotki. Okej. Wow, 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 wow. Teraz postaramy się kogoś tutaj z niewidzialności. Pyk, jak uderzę, to pojawiam się. Hop. A i tak troszeczkę to było bezsensowne. Jeszcze raz, znikamy, hop. I nie mogę od razu uderzyć? Nie mogę od razu... O kurde. Hop. Widzowie, jest przypał. Popatrzcie, jesteśmy niewidzialni. Bomba. Okej, nie trafiłem go. Ale jeszcze raz to zróbmy. Zniknijmy. Znikamy. I chcę uderzyć. Nie mogę uderzać, bo mam cooldown. I jak uderzam, to od razu staje się widzialny. Czyli... Tak naprawdę, moi drodzy, niewidzialność nie będzie tak działała, jak myślałem, że możemy zniknąć, kogoś obiec i od razu go skopać i go wrzucić na przykład do wody. Tylko musimy faktycznie troszeczkę odczekać, czyli odczekać do tego momentu, aż nasza niewidzialność jakby zniknie. Znikam i patrzcie, chcę go uderzyć i nie mogę, ale możemy nagle się koło niego pojawić i wtedy go uderzyć. Więc no faktycznie jest ta szansa zyskania przewagi nad przeciwnikiem. Jeszcze raz, znikamy, jest chłop. Czekam koło niego, on mnie na przykład nie widzi i go pcham do wody i wpada. No dobra, 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 dobra. Bo już myślałem, że to będzie jednak słabe. Znikam, dobiegam do chłopa i go petarduję. Pum, leżysz. No ale nie udało mi się niestety go pokonać, ani wrzucić. Dobra, pyk i teraz ślizgiem, ślizgiem. 3, 2, 1, soccer kick. Nie trafiam, dobra. Płonący śmietnik leci i soccer kick. Wow. Wpadłem do wody, nie wytrzymam. Nie widziałem, że tam jest bomba. Czas sprawdzić kolejny mit związany z niewidzialnością. Czy możemy jeździć samochodem, będąc niewidzialnym? Sprawdźmy to, gramy Hot Wheels Hustle. I naprawdę sporo tutaj bocików leci już za mną. Op. Dobra. Znikamy. I slajdzik. I slajdzik. Wow! Nie wyszło. Dobra, dobra, dobra. I 3, 2, 1. Pyk! Niewidzialny płonący śmietnik? Nie. Jeszcze raz. 4. Nie da się zniknąć, halo! Jeszcze raz, 4. Nie da się zniknąć jadąc samochodzikiem, ale lipa, myślałem, że też ten samochodzik zniknie i będziemy mogli, moi drodzy, zyskać dzięki temu przewagę. Wyprzedzamy, jeszcze raz, 4. Bum! Jeżeli wytrwaliście do samego końca, napiszcie w komentarzu: Farel, znikaj! Trzymajcie się, hej!